Pinczowski Klub Polskiej Sztuki Walki. Naszą działalność skupiamy na tym, aby nie zaginęła tradycja i umiejętności walki najlepszej formacji bojowej XVII wieku, husarii niepokonanej przez około 200 lat. Teraz zaprezentujemy Państwu walkę polską szablą husarską, zwaną szablą czarną od koloru popę. Polska szabla otaczana była wielkim szacunkiem. Nigdy nie skalała się na przykład mordując jeńców. Przywitamy Państwa staropolskim okrzykiem. Rycerz przed bitwą koncentrował się, czynił znak krzyża, przypasywał się do szabli. Z tego powstał typowo polski ceremoniał koncentracji i duchowego przygotowania się do bitwy. Ten ceremoniał zaprezentuje nam instruktor. Żeby przestraszyć przeciwnika, trzeba było dziarsko zdobyć szablę. Sposoby dobywania szabli. Z uchwytu normalnego. Z uchwytu tureckiego. Obecnie pokażemy Państwu techniki władania szablą husarską. Najpierw ósemki. Kombinacja zasłon. Pleców.
dwiema szablami. Ósemki w pierwszej dzielnej. Cięcia poziome i pionowe. Kombinacja zasłon i cięć. Teraz Krzysztof i Małgosia zaprezentują nam drugą formę rotową. Zaprezentujemy techniki walki w parach. Kombinacja krótka. Kombinacja długa. Druga kombinacja. Trzecia kombinacja. Walczy Gosia z naszym instruktorem. Teraz Krzysztof powalczy z zasłoniętymi oczami. Teraz nastąpi walka instruktora z uczniami i może być troszkę głośno, także proszę się nie przestraszyć w pewnym momencie.
Dziękujemy Państwu za uwagę.